Cześć, to ja, Konrad Błaszak, czyli Szklany Samuraj. Dzisiaj krótko o tym, co będzie na targach MWC 2018. A czemu krótko? Bo nie będzie tego zbyt dużo, przynajmniej jeśli mówimy o takie ważniejsze smartfony. Marki jak HTC, Huawei czy LG zapowiedziały lub dały do zrozumienia, że nie będzie żadnego nowego flagowca na tych targach. Czy to dobrze? Teoretycznie trochę szkoda z jednej strony, bo byśmy zobaczyli sobie na pewno coś fajnego, z drugiej Huawei jeszcze się trzyma i dobrze się trzyma, ale HTC i LG chcą pokazać coś później z dwóch powodów, żeby nie być stłamszonych przez inne marki i żeby dopracować swoje produkty. I to jest świetne moim zdaniem, bo ich produkty do tej pory były ok, ale bez szału. A przepraszam, LG zaprezentuje udoskonalonego LG V30, ale nowego nic nie będzie. Nowe będzie coś później. Dobra, to co będzie? Będzie na pewno Nokia, która ma prezentować coś niesamowitego. Teoretycznie może to być smartfon flagowy z 5 aparatami z tyłu. 5 aparatami z tyłu. Zobaczymy, jak to będzie. Ja trochę nie dowierzam, bo takie rendery, które krążą w sieci, tam projekty wyglądają dość komicznie. Ale zobaczymy. Nokia ma doświadczenie w projektowaniu fajnych fotosmartfonów, więc może będzie coś ciekawego. Co jeszcze będzie? Będzie Xiaomi prawdopodobnie z Mi 7, która będzie pewnie droższa niż ostatnio, ale ma być oczywiście tania i mocna. Pewnie będzie Samsungo podobna. Będzie Xperia jeszcze, znaczy będzie Sony z Xperiami, z czym nie wiadomo dokładnie. Najbardziej prawdopodobne jest to, że będzie następca XZ Premiuma, ale według różnych plotek ma być albo XZ Premium następny, albo XZ2, albo XZ2 Compact. Niektóre źródła mówią, że będą dwa smartfony. Inne jeszcze donoszą, że mogą być też jakieś średniaki, więc na razie jest dość spore zamieszanie. Mówiąc uczciwie, nie wiadomo. Prawdopodobnie będzie co najmniej jeden flagowy smartfon. Możliwe, że będzie ich kilka. Ja czekam, bo może być całkowicie zmieniony wygląd. Teoretycznie ma być. Wszystko na to wskazuje. Mają być ekrany 18:9. Prawdopodobnie. I może być OLED. Ma być też pewnie nowy aparat. Ma być OLEDowe, więc zapowiada się całkiem ciekawie. Co jeszcze będzie? Oczywiście gwiazda wieczoru. I to nie mówię o sobie, o łysym. Gwiazdą wieczoru będzie Samsung. Gwiazdą wieczoru będzie Samsung, czyli S9 i S9 z plusem. No i tyle. Ja tak poważnie. Będą to oczywiście bardzo ciekawe smartfony, ale mają być raczej ewolucją, a nie rewolucją. Czyli dostaniemy S8, tylko w trochę lepszym wykonaniu. Mają mieć przemieszczone czytnik linii papilarnych pod aparat, nie obok, co było tragicznym rozwiązaniem w S8 i mnie strasznie mnie irytowało. I to tyle. Mają być oczywiście lepsze aparaty, możliwe, że będzie super slow motion, 480 klatek Full HD, ma być zmienna przesłona o jasności 1.5, podwójny aparat, ale podwójny ma być tylko w S9 Plus, co jest trochę słabe. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że S9 zwykła też to dostanie. Jakby tylko plus dostał, to było to, czego się obawiam, czyli że nawet jak kupując flagowca, musicie kupić tego lepszego flagowca, tego większego, żeby mieć wszystko, co najlepsze procenta. I to by było trochę słabe. Co poza tym? Jakieś mniejsze marki. Ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy coś naprawdę ciekawego. Mówi się o jakichś, że mają wrócić do łask, bo się pojawić gamingowe smartfony, Razer pokazał swojego, teraz Huawei podobno nad tym myśli, Xiaomi podobno nad tym myśli. No zobaczymy. Ja jestem... O, Asus może coś pokaże jeszcze. Trochę tych marek może będzie, ale dużo tych liczących się graczy jeszcze zrezygnowało. Trochę szkoda, ale zobaczymy. Mam tak nadzieję, że będzie dość ciekawie. Pozdro.